witamy wszystkich. Nazywam się Stanisław Klekot i po raz szósty mam przyjemność prowadzić wykład na Dniach Wolnego Oprogramowania. Dzisiaj opowiem o tym, co mi pomaga w zarządzaniu 5 setkami serwerów. Może słowo wstępu, bo to przewijało się podczas różnych prelekcji, ale niech to będzie zebrane w tym jednym miejscu. Od prawie 7 lat już zajmuję się administracją systemami Linuxowymi. Po części oprogramowuję narzędzia, których mi brakuje, więc mogę pretendować do tytułu systemowego. Obecnie pracuję w 5-osobowym zespole i ten zespół opiekuje się ponad pół kilo serwerem. Oczywiście nie wszystkim się zajmujemy my. Serwery są rozproszone po całym świecie. Parę jest w Stanach Zjednoczonych, większość jednak jest w Azji i Europie. Przy tej skali operacji, przy 500 serwerach, może nie jest to gigantyczna, tak jak koledzy z Akamai mają setki tysięcy serwerów, ale to już jest środowisko, które jest niebanalne. No i co mi pomaga przy tej skali operacji? Programy czy usługi, jakich używam, pomagać pomagają z pewnością. Ale nie to decyduje o sukcesie całej mojej pracy. Protokoły również są pewną pomocą, ale nie one są najważniejsze. Wiedza i doświadczenie znowu pomagają, ale nie to jest najważniejsze, żeby obsłużyć 500 serwerów. Najważniejsze jest mieć dobre strategie. Ja właśnie przede wszystkim o strategiach będę dzisiaj opowiadał. Pierwszą strategią, którą mam zamiar omówić, jest wykonanie asynchroniczne. Przy 500 serwerach, czy przy kilkusetkach serwerów, trzeba jakoś wydawać im polecenia. Te polecenia, na przykład zainstaluj pakiet Zshell, odinstaluj pakiet Bash. Tego typu polecenia trudno jest wydać serwerom każdemu po kolei z osobna i czekać, aż on to wykona. No, jeżeli pakiet Bash się będzie deinstalował w kilkanaście sekund, pakiet Zshell będzie się instalował w kolejne kilkanaście, to już jest pół minuty na jeden serwer. Serwerów jest kilkaset, no to wychodzi około 2 godzin na samą jedną prostą operację. W przypadku wykonania asynchronicznego zleca się wykonanie pewnej operacji i prawie że zapomina o tym. Serwery w momencie, kiedy będą już gotowe, dowiedzą się, że muszą coś tam wykonać, to wykonają, a później przydałoby się dowiedzieć, na których maszynach coś nie wyszło, na których się udało, na których i co konkretnie się udało. Więc potrzebne są później zwrotnie raporty z wykonania, które operator sobie przejrzy jakieś pół godziny później, czy coś w tym stylu. Wykonanie synchroniczne jest jeszcze o tyle fajne, że w sposób naturalny się zrównolegla. To znaczy serwery pobierają sobie skądś tam informację, że muszą coś wykonać i wykonują niezależnie od siebie, nigdzie nie trzeba czekać. Żaden serwer nie czeka na kolejny. Narzędzia, które w ten sposób działają, to CFM, to już pewnie zaczynam być nudny. Puppet jako konkurencja dla CFM i masa innych. Zwracam uwagę, że starannie unikam wspomnienia szefa. Natomiast jeśli chodzi już o same prace na serwerach, to tutaj
tutaj jest parę rzeczy dość istotnych. Przede wszystkim serwery powinny być zunifikowane. W tym momencie już przestajemy myśleć o pojedynczych serwerach, gdzie mamy ich kilka setek. Ja nie jestem w stanie utrzymać kilku setek obiektów, rozróżniać kilku setek obiektów między sobą, więc potrzebuję myśleć o paru, może parunastu, ale to nadal jest nieduża liczba, typach obiektów. Każdy z serwerów należy do jakiejś klasy, należy do kilku klas potencjalnie i w ten sposób myślę o całej grupie. Na przykład wszystkie Red Haty 4, bo jeszcze się takie pojęcia zdarzają, albo wszystkie serwery, które mają zainstalowanego Jenkinsa. Przy czym to wcale nie muszą być same Red Haty 4, 5 czy które tam. Może być klasa serwerów z Jenkinsem, może mieć część wspólną i z 4, i z Red Hatami 4, i z Red Hatami 5. W każdym razie myślę o całych grupach serwerów, a nie już o pojedynczych serwerach. Dalej, konwencje. System operacyjny, dystrybucja, której używam na danej maszynie, narzuca pewne konwencje, na przykład debianowe nazewnictwo pakietów, albo debianowe położenie skryptów konfiguracji init skryptów. Dla danego systemu operacyjnego dobrze się jest trzymać tych konwencji, nawet jeżeli to oznacza przełączanie się między konwencjami dla Red Hata i dla Debiana, gdy mamy i Red Hat i Debiany pod opieką. Bo jednak to zmniejsza liczbę problemów i kolizji z tym, co przychodzi z samego systemu operacyjnego. No i maszyny bardzo dobrze, jeżeli są jak najbardziej autonomiczne, to znaczy nie wymagające żadnych zewnętrznych dodatkowych serwerów czy zasobów do działania. Każda taka zależność podnosi stopień skomplikowania całej sieci, całej infrastruktury. I na przykład są znane historie, kiedy maszyna użytkownicza, serwer pocztowy już wstał, ale nie jest w stanie pracować, bo nie zdążył się serwer NFS, którego serwer pocztowy używał, nie zdążył jeszcze wystartować. To w tym momencie, żeby nie wystąpiła taka sytuacja, potrzebne jest bardzo staranne zaplanowanie restartów i startowania maszyn w przypadku na przykład wpadu prądu. To jest duży kłopot. Jeżeli mogę po prostu wcisnąć przycisk i maszyna wystartuje i będzie działać, to jest znacznie wygodniejsze, jest mniej punktów, gdzie mógłbym popełnić jakąś pomyłkę. Jest po prostu prościej. Dla serwerów, dla narzędzi, których używam na serwerach, bardzo dużą wagę przywiązuję do skalowalności narzędzi. To znaczy narzędzia mają się, jak już uruchomię takie narzędzie, wykonam deployment, to ono powinno się skalować w górę, czyli na 100, na 200 maszyn. Powinienem łatwo móc obsłużyć tych maszyn kilka razy tyle, ile mam obecnie. Ale równie ważnym kierunkiem skalowania się tych narzędzi jest skalowanie w dół. To znaczy narzędzie powinno dawać zauważalny zysk, widoczny zysk już przy 3 serwerach. Jeżeli ten zysk zaczyna być widoczny, to znaczy narzędzie zaczyna się zwracać dopiero przy paru 10 serwerach, to znaczy, że jest zbyt skomplikowane, żeby chciało mi się je wdrażać czy uruchamiać. Powinienem być w stanie już przy 3 maszynach zaczynać używać takiego narzędzia. Z innych strategii dosyć powszechnymi, ale jednak ważnymi są własne repozytorium pakietów, czy też repozytorium z własnymi pakietami, ponieważ zdarzają się pakiety, których nie ma w dystrybucji, nikt wcześniej nie spaczkował. Ja mam ostatnio taki przykład
rewelacyjny moduł message passing z CPAN-u perlowym. Ten moduł miał w zależności 20 innych modułów, 20 chyba 4 inne moduły. Starannie przygotowywałem po kolei krok po kroku każdy z pakietów z osobna. I skutek jest taki, że wydaję jedno polecenie update install message passing i mam zainstalowane wraz ze wszystkimi zależnościami. To znaczy raz przeszedłem nudną procedurę przygotowania pakietów, a później wydaję tylko jedno drobniutkie polecenie i już mam wszystkie moduły, które są potrzebne. I tak 300 razy na każdym cyklu. Więc własne repozytorium zdecydowanie pomaga. Niestety to kosztuje. Tak jak powiedziałem, message passing miał 24 różnych modułów. Poświęciłem chyba 2 godziny na przygotowywanie tego wszystkiego. Ale ten koszt błyskawicznie się zwraca. Raz sobie te pakiety przygotowałem, a później mogłem zainstalować już na drugiej maszynie, na drugim komputerze. Dokładnie ten sam moduł, dokładnie w ten sam sposób. Za pomocą apt-get install. Nie wymagało to ode mnie żadnego dodatkowego już grzebania pod spanie. Więc zyski zdecydowanie szybko się pojawiają. Podobnie powszechnie znaną strategią jest mieć jakieś środowisko testowe, tylko ze środowiskiem testowym jest pewien problem. Trzeba mieć pomysł, jak go używać. I bardzo ważnym pomysłem jest coś, co widziałem w aplikacji Deploynator. Przycisk Save the Princess. Klikało się jeden przycisk i cały zestaw reguł ze środowiska testowego był przenoszony był aplikowany na środowisko przedprodukcyjne. Klikało się jeszcze raz przycisk Save the Princess i zestaw reguł, aplikacja była już w tym momencie wdrażana na środowisku produkcyjnym. To było jedno kliknięcie. Przede wszystkim przenoszenie reguł ze środowiska testowego do bliższego produkcji powinno być łatwe. Powinno być tak proste, jak tylko się da. Bo jeżeli będzie to trudniejsze niż wprowadzenie analogicznych zmian ręcznie, to operatorzy będą korzystać z tego wprowadzania ręcznego, a proces ręczny to zdecydowanie nie jest coś, co jest niezawodne. Skrypty nie popełniają błędów. Trochę mniej znaną praktyką jest wystawianie API systemu za pomocą jakichś mechanizmów RPC. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz, jeżeli można skorzystać z RPC, jeżeli można dobrać się do wnętrzności zainstalowanej aplikacji czy zainstalowanego systemu. Tylko że to RPC w tym momencie nie jest dla mnie protokołem, tylko jest strategią. To jest API, do którego ja jako operator, jako osoba, która zainstalowała system i używa, do którego ja się mogę dobrać. Nie muszę być programistą tego systemu, nie muszę mieć kodu źródłowego ani nic takiego, a mam dostęp do wnętrzności. Dzięki tej strategii mogę swoje rzeczy obudować wokół takiego zainstalowanego cudzego systemu. Miałem pewien system raportów. Akurat ten system raportów ja sam napisałem, ale API miał wystawione przez RPC. Dzięki temu listę hostów, które obejmowały te raporty, mogłem pobrać za pomocą protokołu XML-RPC i mogłem w narzędziu Fabric, które służy do zalogowania się przez SSH na serwer i wykonania tam pewnych operacji. Tylko Fabric logował się po kolei na wszystkie hosty z listy. No i właśnie, skąd wziąć listę?
za pomocą wywołań na RPC. Więc miałem w jednym miejscu zebrane wszystkie hosty i w fabriku już nie musiałem specjalnie dodatkowo definiować, jakie są te hosty. One były po prostu na bieżąco pobierane z systemu raportów. I fajną rzeczą przy API wystawionym przez RPC jest możliwość wydłubania danych na zewnątrz tego systemu, wyeksportowania tego. Później te dane można potencjalnie zaimportować gdzieś indziej, albo na przykład gdy ktoś musi zrobić coś dla menedżera, to można to wstawić do Excela. Przykładowe implementacje strategii RPC, przykładowe protokoły używające strategii RPC są XML RPC, co wcale nie jest zaskoczeniem. SOAP i nieco bardziej rozbudowany wariant. I REST. Czyli jeśli chodzi o REST, to nie do końca jest RPC, ale jest wystarczająco blisko, żeby go wrzucić do oporka, do jednego worka strategii. To też prawda. REST nie do końca jest protokołem, ponieważ brakuje mu iluś tam konkretnych zachowań. To jest raczej architektura. Jeśli chodzi o transport danych, to już wspominałem, że przy wywołaniu asynchronicznym, że serwery muszą się jakoś dowiedzieć o tym, że mają coś do wykonania. W drugą stronę też muszą zgłosić, jakie operacje wykonały i co się powiodło, co się nie powiodło. Więc transport danych następuje i w jedną stronę, i w drugą stronę. Jeśli chodzi o replikację danych, czyli mamy dane w jednym centralnym miejscu, w jednym jakimś repozytorium, to replikować na węzły robocze wolę za pomocą metody pull, to znaczy slajdy, te węzły robocze sobie pobiorą te dane. Dzięki temu aktywną stroną jest tutaj slave, nie server. Server nie musi się w ogóle przejmować tym, jaka jest liczba slave'ów, które slave'y są pracujące, które nie. Nie musi w ogóle kolejkować tych zadań przesyłania. Slave będzie wiedział, co mu jest jeszcze potrzebne. I tutaj wrócę do celu. Wyciągnę jeszcze raz CFNG jako przykład. LDAP, replikacja LDAP jest po prostu ślicznym przykładem, jak działa replikacja typu pool. Mam sobie centralny serwer LDAP z moim drzewem i mam ileś tam slajdów LDAP-owych. I one sobie replikują całe drzewo. Załóżmy, że któryś z tych slajdów się zepsuł. Gdzieś w ogóle wyleciała w powietrze baza LDAP-owa na jeden z slajdów. Co ja wtedy robię? Usuwam całą bazę ze slajda i restartuję serwer LDAP. Serwer LDAP będzie już wtedy wiedział, czy musi sobie pociągnąć całe drzewo. Naprawa może się odbywać za pomocą młotka i śrubokręta. Jest też drugi kierunek przekazywania danych. To znaczy zbieranie danych, które slajdy już wyprodukowały i teraz trzeba te dane scentralizować jakoś. No, trzeba. Wygodniej jest, gdy są w jednym miejscu. W tę stronę wolę metodę push. Po pierwsze, aktywną stroną znowu jest slave. To znaczy slave wie, co wysyła, kiedy wysyłać. Kolejkowanie, no bo powiedzmy, że serwer przestał być chwilowo dostępny, kolejkowanie i tak tu jest jakieś potrzebne, więc użycie tego kolejkowania do tej metody nie jest specjalnie kłopotliwe, po prostu nie uda się tego usunąć, więc i tak ono jest. I tutaj do przesyłania danych w drugą stronę bardzo fajnymi są Fluent Daemon, jego konkurencja Logstash i
moduł, który już zdążyłem wspomnieć, chociaż przy innej okazji, message passing. To one służą do przesyłania informacji takich zgeneralizowanych. Można o pojedynczej wiadomości myśleć jako o dokumencie JSON-a. Wtedy można przesłać praktycznie dowolne dane za pomocą czy fluent, czy message passing, czy logstasha. Jeśli chodzi o rzeczy, które są zatem w pewnym miejscu, to przede wszystkim monitoring. Monitoring niestety nadal jest obszarem, który mocno kuleje, gdzie mamy duże, naprawdę duże narzędzia typu Nagios, Ichinga, typu Zenos, typu Zabbix. Te narzędzia są dużo za duże. One próbują robić wszystko, ale przez to wymuszają na administratorze pewien model pracy. W przypadku Nagiosa podstawowym monitorowanym elementem jest host. Nie ma czegoś takiego jak usługa, która jest oderwana od hosta, która jest świadczona na jednym z hostów wspólnie. Nie, usługa musi być na pewnym poście. Można próbować to obejść, można obchodzić się to w taki sposób, że się definiuje sztucznego hosta, który nie jest żadnym rzeczywistym i ten host wtedy służy do reprezentacji tej właśnie puli. Tylko że to jest obejście problemu, a nie rozwiązanie. Część z narzędzi monitorujących ma problem z wystawieniem swojej wnętrzności po RPC. Zabbix i Zenos na szczęście tutaj wystawiają dość sporo, ale jednak nie wszystko co jest na rynku wystawia jakieś RPC. No i pojawia się dość spory problem przy współpracy różnych narzędzi. Na przykład chcielibyśmy mieć Nagiosa do stanu prac nad jakimś tam nad zdarzeniem, bo Nagios to ma rozwiązane rewelacyjnie, moim zdaniem. Ale po prostu nie ma czegoś takiego jak wykres. No to do wykresu chcielibyśmy mieć Zabbixa albo powiedzmy jakąś grafikę. A z kolei do wyświetlenia stanu interesujących czy to serwerów, czy usług, to chcielibyśmy mieć własną aplikację, bo nasza własna aplikacja jest lepsza. No i teraz trzeba to jakoś zgrać. Wygrywanie jest trudne. Tutaj braki i w RPC, i ujednoliconej komunikacji. Tutaj to wszystko po prostu wypływa. I to jest jeden z największych elementów, które mnie osobiście bolą w monitoringu. No i to jest na dzisiaj, na tę prelekcję, koniec tego, co ja przygotowałem i liczę na pytania zapytowe. Tak? Jakiego systemu zarządzania konfiguracją nie masz? Obecnie używam Search Engine na dwójki. Planuję przenieść się na trójkę. A liczę jeszcze na to, że gdzieś mi się uda użyć Puppeta. Nie po to, żeby mieć materiał porównawczy, czy w danym momencie Puppet będzie się sprawdzał lepiej, czy nie. Na chwilę obecną używam przede wszystkim Search Engine na dwójki i odrobinę Search Engine na dwójki. Tak? Wspomniałeś o autonomii. Są narzędzia, które potrafią zapewnić autonomii, dążyć do tego, żeby zapewniała kolejność uruchamiania usług w zależności między uruchamianiem usługami. Czyli jeśli nie stanie się pod nim, nie zamontuje się serwer MPS, nie można nawet w ogóle portu na tej kości. Ja to poinformowany, że na wieki tam tajmatu dana osoba nie stała się. Nie myślałeś, żeby w ten sposób to używać? Pytanie jest bardzo dobre. Przyznaję, że mało które narzędzie próbuje w ogóle zaadresować ten problem. Ja się zastanawiałem ostatnio, w jaki sposób, może nie bezpośrednio, jak startować serwery po zasilania,
ale myślałem, w jaki sposób można by użyć CF Engine'a, konkretnie CF Engine'a 3, do deploymentu aplikacji, która jest rozproszona po kilku różnych maszynach. Nawet udało mi się wymyślić pewien model działania. Niestety ten model jeszcze nie jest przetestowany, jeszcze nie miałem okazji sporządzić żadnego proof of concept. Może później chętnie opowiem o tym, jak, na czym polega ten pomysł. Ja Cię zapraszam na swojego linka. Rewelacja. Rozumiem, że dalszych pytań już nie ma. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Jedno pytanie. Czy WSD są wszystkie usługowe, czy one są postawione na zewnątrz? Tak, chodzi mi o kwestię, czy to jest przetwarzanie, która wymaga farma serwerów, które są postawione na wewnętrznych procentach, czy raczej też jest coś tam na zewnątrz? Część z tych serwerów powinna być dostępna z internetu, chociaż tego nie sprawdzałem. W każdym razie mają przydzielone publiczne adresy, ale większość pracy, którą ja widzę, że wykonują, jednak dotyczy sieci wewnętrznej. Czyli generalnie zgadza się, to inni ludzie się martwią o bezpieczeństwo. Masz gdziekolwiek włączonego Seliboxa? Seliboxa. Na jednym z tych serwerów był włączony. Obecnie wszędzie są powyłączone. Wydaje mi się, że możemy w tym momencie zakończyć. Dziękuję wszystkim za uwagę.